Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To o jakiej podwyżce płacy minimalnej mówimy? No, rzecz najistotniejsza, że o podwyżce mówimy, ostateczna decyzja o wysokości tej podwyżki zapadnie na radzie dialogu społecznego, ale myślę, że Biorąc pod uwagę informacje z dnia dzisiejszego, będzie to średnio w całym roku gdzieś w granicach 500 zł podwyżka, czyli gdzieś będziemy mieli w granicach 3,5 tysiąca minimalne wynagrodzenie. Będzie, będzie ono wprowadzone w dwóch etapach, i myślę, że to jest najistotniejsze, że podwyżka będzie. To dlaczego padła propozycja dwustopniowej podwyżki płacy minimalnej? No, wie pan, ja myślę, że każdy wie, jaką sytuację mamy w naszym kraju, w Europie, i myślę, że wszystkie wydatki trzeba mierzyć według stanu posiadania. I my również, jako związki zawodowe, rozumiemy tę sytuację, którą mamy w naszym kraju. I cieszymy się z tego, że otrzymamy, bo to dla ludzi o najniższym wynagrodzeniu jest bardzo istotne, zważywszy na właśnie wysoką inflację. No właśnie, wiemy jaką mamy sytuację w kraju, jaką sytuację mamy na świecie. W obliczu właśnie tej sytuacji kryzysu wojennego, między innymi, czy polskich pracodawców stać na podnoszenie płac? Jak życie pokazuje, polska gospodarka, czy wzrost, wzrost gospodarczy w naszym kraju ma się dobrze, wręcz świetnie, nawet porównując państwa Europy Zachodniej. Ale myślę, że tutaj duże spustoszenie robi będzie robiła inflacja, którą w chwili obecnej przeżywamy wszyscy łącznie z pracodawcami. I myślę, że tutaj no, reakcja ze strony rządu, która już w chwili obecnej jest dosyć skuteczna, będzie nadal kontynuowana. I taką obronną ręką, trochę myślę, że obronimy naszych przedsiębiorców, bo przedsiębiorstwo to jest miejsce pracy. I nie byłoby ludzi pracy, nie byłoby związków zawodowych, gdyby nie było przedsiębiorców. Dlatego myślę, że tutaj wspólnie jedziemy na tym samym wózek. By obronić właśnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość po to, by ludzie właśnie mogli korzystać z tego wzrostu wynagrodzenia, nie tylko minimalnego, ale i tego średniego w naszym kraju, bo to jest istota naszej egzystencji. Rozumiem, że skoro strona rządowa proponuje podwyżkę płacy minimalnej, to również w sferze budżetowej możemy liczyć na to, że znajdą się te pieniądze. No wie pan na ostatnim zjeździe solidarności, na którym podsumowywali, Nasze, nasze osiągnięcia, że tak powiem, w ostatnich trzech czy czterech latach, między innymi dało się zauważyć kwestię odblokowania wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetu, w, budżetu, w tak zwanej budżetówce i to jest bardzo istotne, bo przez długi okres czasu było to niemożliwe, udało się odblokować i głęboko wierzę, że będzie sukcesywnie również wzrastało wynagrodzenie w budżetówce to 3350 brutto od stycznia przyjmijmy mniej więcej później 3,5 tysiąca od lipca czy przy tej inflacji o której pan wspomniał to pieniądze które pozwalają się pańskim zdaniem utrzymać no wie pan, jeżeli zależy, jak będzie wyglądał stopień, stopień inflacji. No w chwili obecnie, jeśli mamy, jeśli mamy 12% procentową inflację, no to trudno tutaj myślę, oczekiwać takiego wzrostu wynagrodzeń, ale no myślę, że interwencja rządu, właśnie o której wcześniej mówiłem, w odniesieniu do przedsiębiorców, jak również i do różnych grup społecznych tych najniższych, o najniższych dochodach, będzie powołał. To, że no, na pewno stracimy, ale, ale żeby nie za dużo. To jest najistotniejsze. Jeżeli mowa jeszcze o inflacji, to według szacunków ekspertów podnoszenie płac spowoduje jeszcze wzrost? Jej. No wie pan. E różne są opinie na ten temat. Kiedy obecna, obecna koalicja rządząca w 2015 roku zaczęła realizować i wprowadzać życie różnego rodzaju programy osłonowe dla, biorąc pod uwagę politykę rodzinną, to wielu właśnie podobnych specjalistów opowiadało się za tym, że nie inwestując w jakieś tam, no prawda, inwest nie inwestując, tylko rozdając, gospodarka się załamie. Dzisiaj na początku programu mówiłem, że jesteśmy praktycznie na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy w Europie, i to dowodzi, że polityka prorodzinna, inwestowanie w ludzi w szerokim słowa tego znaczeniu przynosi konkretne efekty. Wspomniał Pan o jubileuszowym 30. krajowym zjeździe delegatów w Zakopanem, który właśnie za wami. I wynika z niego, że Solidarność chce być solidarna wobec związkowców za granicą, chociażby. Chcecie wyrzucić Rosjan ze Światowej Federacji Związków Zawodowych? My ze wszystkimi chcemy być solidarni. Tak jak w trudnym okresie w latach 80. praktycznie cały świat był solidarny z Solidarnością, tak dzisiaj po 30 latach to jest taki... historia, zatoczyła koło w moim przekonaniu, ponieważ na pierwszym zjeździe Solidarności podjęliśmy uchwałę, apel do ludzi pracy ze wschodu, żeby nie bali się, że, że warto po na swojej. Dziś po, na 30. jubileuszowym zjeździe ponownie podjęliśmy podobny apel w kontekście UK związkowców ludzi pracy na Ukrainie, Białorusi, czy też, czy też Rosji. Widzimy, że przez te ponad 40 lat w niektórych, w niektórych krajach nie zmieniła się polityka, która jest polityką przeciwko człowiekowi, przeciwko pracownikowi. Przewodniczący Rosyjskich Związków Zawodowych Michał Szmakow mówił o denazyfikacji Ukrainy i mówi też o tym, że prezydent Zełenski to hitlerowiec. No to aż dziw, że tacy ludzie są wciąż w międzynarodowych strukturach. Dlatego, dlatego Solidarność postawiła, że przepraszam za mocne słowa, nie będziemy siedzieli przy jednym stole, nie chcę użyć tego mocnego słowa, ale z ludźmi, którzy nie rozumieją, co to cierpienie, co to ból. Eee, dlatego dlatego ustawiliśmy wniosek o wykluczenie Federacji Związków Zawodowych z Federacji Rosyjskiej. Czy to trochę... jest też ultimatum albo oni, albo... To jest trochę taka we? dziwna polityka Zachodu, też Związków Zawodowych na Zachodzie, bo na kongresie, kiedy, kiedy nie dano głosu przedstawicielowi z Ukrainy, a dano, a dano głos właśnie panu Szmakowi, szefowi Federacji Związków Zawodowych Federacji Rosyjskiej to było dla nas to trochę takie dziwne i niezrozumiałe, dlatego z naszej strony. Cytując tutaj słowa przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy, który powiedział, że przy jednym stole nie usiądzie. W wielu regionach Ukrainy ciężko mówić teraz o jakiejkolwiek pracy. Czy w tym trudnym czasie organizujecie jakąś pomoc dla związkowców, dla pracowników z Ukrainy. Potępienie działań Rosji to na pewno jest istotny gest, ale czy są jakieś propozycje pomocy materialnej, czy na przykład organizacyjnej? Jako związek myślę, że tutaj nie będziemy się cytować, kto ile prawda, jakiej pomocy. Udzielił, ale i na szczeblu kraju, i na szczeblu regionu. Solidarność, ja myślę, ja ostatnio na konferencji we Włoszech, kiedy podnosiłem kwestię pomocy dla Ukrainy przez chrześcijańskie związki zawodowe, to powiedziałam, że generalnie, tak naprawdę, cały związek do dnia dzisiejszego udzielił szeroko rozumianej pomocy gdzieś o wartości jednego, jednego miliona euro. Jest to dużo. Nie liczę, nie liczę tutaj, prawda, czterech ośrodków, które przeznaczyliśmy dla, dla matek z dziećmi. из Украины. Właśnie w Polsce mamy do czynienia z falą uchodźców wojennych niespotykaną dotąd w historii. Wiele z tych osób chce podejmować pracę, podejmuje pracę, czy, czy związkowcy, czy solidarność w jakiś szczególny sposób otacza ich opieką. Jesteśmy, jesteśmy do dyspozycji. Mieliśmy, mieliśmy kilka osób, które przychodziło do Solidarno przyszło do solidarności, by uzyskać informacje. Inf przede wszystkim informacje, chociaż te informacje na terenie miasta, czy na terenie, kraju, jeśli chodzi o, mówiąc ogólnie, obsługę uchodźców wojennych, jest wystarczająco, ale my cieszymy się z każdej osoby, która również do nas trafia, by, by udzielić dla niej pomocy, czy to pomocy prawnej, czy jakiejś innej. Jesteśmy od tego, żeby pomagać dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo za rozmowę.